To witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Chciałem przypomnieć, że to już drugie spotkanie z cyklu Przedsiębiorczość Kosmiczna. Rozmawiamy na ten temat ze względu na to, co się ostatnio dzieje, mianowicie bardzo dużą intensyfikację sektora prywatnego w badaniach kosmicznych. Mówiliśmy o tym, że jest to pewne nowum, ponieważ do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z tak zwanym systemem agencyjnym, czyli systemem, w którym głównym takim motorem napędowym aktywności w przestrzeni kosmicznej były pieniądze podatników rozdysponowywane przez oficjalne rządowe instytucje, agencje w tym przypadku. Ten model został przyjęty w większości krajów świata, nie we wszystkich, ale jednak dominuje, bo mamy zarówno amerykańską NASA, mamy paneuropejską czy europejską instytucję, jaką jest Europejska Agencja Kosmiczna, mamy Roskosmos, czyli agencję rosyjską, mamy JAXA, czyli japońską agencję kosmiczną, więc jest to taki model, który się upowszechnił, uznany został za dominujący, taki domyślny. Agencje przekazują pieniądze, mogą przekazywać podmiotom prywatnym, tak jak w Stanach Zjednoczonych, czyli wielkim koncernom lotniczo-kosmicznym, takim jak Boeing czy McDonnell Douglas w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie podmiotom takim częściowo prywatnym, częściowo publicznym, tak jak Ariane czy Airbus. W przypadku krajów takich jak Chiny czy Rosja mamy do czynienia de facto z przedsiębiorstwami państwowymi. Nawet jeśli one są w rękach osób prywatnych, to de facto są częścią sektora publicznego. I zasadniczo ten model jest uważany w tej chwili, no jest krytykowany, mówiliśmy o tym ze względu na to, że nastąpiło bardzo poważne tąpnięcie, o ile przez pierwszych 40 lat rozwoju badań kosmosu ten model okazał się bardzo skuteczny ze względu na to, że integrował przeróżne środowiska, instytucje, powodował koncentrację sił i wysiłków, pozwalał na uniknięcie rozproszenia tego wysiłku. O tyle w latach 90. nastąpiło wyraźne tąpnięcie postępów w działań w kosmosie, spowodowane tym, że no tak jak w każdym sektorze nasilająca się biurokracja, ale przede wszystkim takie opadający entuzjazm dla działalności kosmicznej spowodował, że te instytucje przestały cieszyć się uwagą i atencją instytucji politycznych, przestały być ważną częścią bieżącej polityki wewnętrznej, przestały być częścią, elementem tej rywalizacji międzynarodowej. W konsekwencji spowodowało to wszystko, że straciły trochę nadzór i popadły w rutynę, biurokrację. W konsekwencji nasilało się takie zjawisko rozdrapywania zasobów, dramat wspólnych pastwisk, czy rozdrapywania zasobów w postaci nacisków politycznych, które powodowały, że kluczem do uzyskania zamówienia ze strony tych agencji były nie efekty, w sensie realizacji jakichś konkretnych przełomowych, wprowadzenie przełomowych rozwiązań technologicznych, ale przede wszystkim to, czy zapewniane były miejsca pracy i czy pieniądze płynęły do regionów, które były istotne politycznie dla konkretnych ugrupowań politycznych. I to w konsekwencji spowodowało bardzo silne spowolnienie postępów takich technicznych i w konsekwencji, mimo że pieniądze, które płynęły do tych agencji, wcale nie są małe, to jednak ich realne znaczenie, ich realna siła nabywcza malała. W konsekwencji te agencje coraz mniej były w stanie zrobić, ponieważ de facto koszty cały czas rosły, prawda? No bo nie było żadnego czynnika, który by mobilizował, wywoływał wzrost konkurencyjności i sprawiałby, że istniałaby jakieś siły, które napędzałyby jednak obniżanie kosztów. Każde pieniądze jak gdyby można było przejeść, wszystko zależało od tego, ile się pieniędzy uzyskała z kieszeni podatników. I mówiliśmy o tym, że zaczęliśmy od dyskusji, która zaczęła się już w latach 70., ponieważ w toku tej takiej wielkiej fali, teraz to się nawet nazywa wielką stagnacją, czyli lata 70. nazywa się wielką stagnacją technologiczną. Jest taka słynna książka, gdzie jest mój latający samochód. To jest określenie związane z tym, że mimo że w pewnych konkretnych dyscyplinach nastąpił bardzo gwałtowny rozwój technologiczny, to jednak całościowo tempo
innowacyjność gospodarek zmalała. I jest takie poczucie, że wiele ścieżek technologicznych, które zostały otwarte w latach 50. i 60., nigdy nie zostały w pełni wyeksplorowane i tak naprawdę, że zostały za działania, badania zostały zawieszone i nie były kontynuowane. Konsekwencje tego są takie, że dopiero teraz następuje ożywienie. Bardzo dużą rolę tutaj odgrywa ideologia, co jest rzeczą dosyć interesującą, że tak naprawdę ożywienie następuje nie z perspektywy czysto takiej czy politycznej, czy rywalizacji politycznej, ale bardzo silnym czynnikiem jest tutaj ideologia i podmioty prywatne, czyli prywatne przekonania ludzi, którzy decydują się na inwestowanie w pewne obszary technologiczne i dokonują w nich realnych przełomów. Mamy w tej chwili drugi przypadek, o którego dzisiaj nie będziemy omawiać, bo nie należy do naszego obszaru zainteresowań, ale co najmniej dwie inne osoby przyłączają się do tego wyścigu, mianowicie Bill Gates w obszarze energii nuklearnej i Mark Zuckerberg w obszarze tak zwanego metaverse. Po prostu miliarderzy uznali, że każdy z nich chce coś ze swoimi pieniędzmi zrobić i nie chce ich wydawać na dobroczynność. Bill Gates rezygnuje poniekąd trochę z działalności na terenie Afryki i z podnoszenia poziomu życia czy eliminacji jakichś tam chorób. Nastawia się bardziej na przewrót energetyczny. Zuckerberg dostaje coraz większego. Taki coraz większy, w większym stopniu chce być tym, który otworzy dla ludzi rzeczywistość wirtualną, prawda? Ogromne zasoby Facebooka mają być przeznaczone na zbudowanie multiversum, czyli rzeczywistości wirtualnej, dokonanie przełomu w obszarze interfejsów i komunikacji z użyciem rzeczywistości wirtualnej. Perspektywa jest długofalowa, prawie tak długofalowa jak w przypadku Marsa, czyli też 20 lat. Taki jest horyzont czasowy inwestycji, jakie Facebook zapowiada. Prawdopodobnie Apple dołączy się tutaj do tego wyścigu po stronie Facebooka również, czyli będziemy też mieli dwóch konkurentów w obszarze multiversum. No nieważne. W każdym razie wracając, mamy przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym napędzaną ideologią i mówiliśmy o tym, że tak naprawdę uformowały się takie dwa obozy, których jednym jest tak zwany obóz otwartej przestrzeni, czyli obóz, który zakłada, że jest takie wielkie wyzwanie, co zrobić ze studnią grawitacyjną, czyli jeśli już wyszliśmy z tej studni grawitacyjnej, czytaj, osiągnęliśmy odpowiednią energię i odpowiednią prędkość pozwalającą nam wyjść ze studni grawitacyjnej jakiegoś ciała niebieskiego, to w zasadzie musimy mieć ważny powód, żeby wrócić do tej studni. I ten obóz uważa, że najcenniejsze w tym, co ma, to jest właśnie bycie poza studnią, czyli przestrzeń i powszechność energii, jaką jest energia słoneczna. To są te dwa najważniejsze i łatwość dotarcia do każdego zakątka Układu Słonecznego i również do zasobów, które są po nim rozproszone w postaci przede wszystkim ciał, tych mikrociał niebieskich, czyli resztek komet, asteroid i tym podobnych rzeczy. To wszystko uzasadnia pozostanie w otwartej przestrzeni, czyli nie wchodzenie niepotrzebnie do dziury grawitacyjnej. No i drugi obóz, o którym dzisiaj porozmawiamy, czyli obóz tak zwanej brudnej kuli, tej kuli brudu, czyli dust hole, prawda, czy tej zapylonej dziury, czyli obóz, który deklaruje, że wszystko to, co jest człowiekowi potrzebne do szczęścia, znajduje się właśnie w tej studni grawitacyjnej, a grawitacja nie jest wrogiem, tylko przyjacielem. Czyli obóz marsjański tak zwany, prawda? Ponieważ jak mówiliśmy sobie, pokazując to na wykresie, tak naprawdę w najbliższej okolicy Ziemi żadnej przyjaznej nam dziury grawitacyjnej nie ma. Wenus z różnych względów chwilowo odpada. Merkury ma swoje własne wady, więc pozostaje tak naprawdę w najbliższej okolicy Mars, ewentualnie księżyce Jowisza. I to są te obszary, w których możemy ewentualnie rozwijać osadnictwo kosmiczne. I tutaj największym ideologiem tego obozu, który trochę wyrósł w opozycji do Gerarda O'Neilla, był Robert Zubrin, znany zapewne wszystkim,
Człowiek legenda też będzie w najbliższym czasie zapowiedział swoją obecność na europejskim, na konkursie European Rover Challenge, więc będzie możliwość z nim porozmawiania. Dlaczego to jest tak ważna postać? Bo często się trochę jej nie docenia. Wszyscy mówią o książce Czas Marsa, ale tak naprawdę znaczenie Roberta Zubryna jest dużo, dużo większe i wykracza daleko poza tylko sam pomysł, jaki rzucił w latach 90. Przede wszystkim ze względu na jego powiązanie z obozem republikanów w USA. W kilku słowach dla tych, którzy nie mają pewnej orientacji, licencjat z matematyki, magisterium, doktorat z inżynierii jądrowej. Inżynier pracujący w firmie Martin Marietta, później Lockheedzie. W 1989 roku, zwróćcie Państwo uwagę, że prawie każdy z tych osób, których można nazwać albo wizjonerem, albo przedsiębiorcą kosmicznym, ma swój moment epifanii. W przypadku Jeffa Bezosa tym momentem epifanii było spotkanie z Gerardem O'Neillem. Gerard O'Neill to z kolei swojego własne, że tak powiem, przemyślenia i kontakty z NASA. Zobaczymy, że dla Elona Muska też był pewien, też miał pewien moment epifanii, kiedy ukształtowała się jego wizja tego, co chce osiągnąć. Dla Roberta Zubryna taką epifanią było wystąpienie George'a Busha, 20-lecie lotów na Księżycy, zapowiedź Space Exploration Initiative. Zubryn jako inżynier przeżył pewien wstrząs, ponieważ stwierdził, że nic z tego nie rozumie. To znaczy stwierdził, że wszystko to, co słyszy w tym wystąpieniu George'a Busha, jest dokładnie przeciwieństwem tej właściwej ścieżki robienia czegoś zgodnie z zasadami inżynierii. Czyli propozycją, którą słyszał, wydawała mu się kompletnie absurdalna, czyli niezgodna z tym, co on by zrobił jako inżynier. I to poczucie takiego absurdu będzie towarzyszyło wielu przedsiębiorcom kosmicznym do dziś dnia, prawda? Podstawową zasadą przedsiębiorczości kosmicznej dzisiaj, jedną z pięciu ważnych zasad, jest zasada, która mówi, że odrzucaj głupie założenia. Czyli kwestionuj rzeczy, które już na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie, że nie są niezgodne, że tak powiem, z zasadami sztuki. Na czym polegało SEI wszystkim tym, którzy są dostatecznie młodzi, czy zbyt młodzi, żeby pamiętać? Była to taka inicjatywa, ponieważ Amerykanie co jakiś czas czuli tą bezradność swojego systemu agencyjnego i co jakiś czas mieli taki przypływ chęci powrotu do tych romantycznych lat programu Apollo. Więc mniej więcej co 20 lat rzucali takie hasło, okej, czy tam co 10 lat, no dobra, to teraz wrócimy na Księżyc, prawda? Przyspieszymy działania w kosmosie, w ogóle zrobimy tutaj teraz, nareszcie nastąpi nowa epoka, powrót i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie było w 1989 roku, to był ten moment, to była rocznica, 20. rocznica lotów na Księżyc, więc prezydent Bush chciał tak trochę błysnąć, prawda? I zapowiedział tą inicjatywę eksploracji kosmicznej. Problem polegał na tym, że kiedy przedstawił propozycję, utworzył komitet, który przedstawił propozycje, jakie działania powinny zostać podjęte w kosmosie. To kiedy podsumowano to wszystko, wyszła taka kwota, która zaszokowała zarówno kongres, jak i opinię publiczną, ponieważ była to kwota $0,5 biliona w ciągu 30 lat. To niby nie jest dużo, bo jak sobie Państwo policzycie, to jest mniej więcej 15 miliardów dolarów, trochę więcej rocznie. Czyli mniej więcej budżet NASA w tym okresie, ale to jest mniej więcej odpowiednik dzisiejszego 1 biliona dolarów. Czyli sama kwota, nawet jeśli była rozbita na długi okres, to sama kwota robiła ogromne wrażenie i od razu pojawiały się pytania, no ale co my z tego będziemy mieli? Prawda? Czyli pojawiła się pomysł zbudowania wielkiej stacji kosmicznej orbitalnej, stacji Freedom. To był poprzednik naszej dzisiejszej stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oddzielny statek transferowy, który miał krążyć pomiędzy Ziemią i Marsem, przewożąc, że tak powiem, ładunki ludzi z orbity ziemskiej na orbitę marsjańską, prawda? Elementy infrastruktury, lądowniki marsjańskie, pojazdy, które miały ciężkie rakiety, które miały wynosić to wszystko na orbitę ziemską, okołoziemską, elementy bazy księżycowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli było to mnóstwo, mnóstwo pieniędzy wydanych na całą masę sprzętu, którego rezultatem miały być
Jakieś lądowanie, na pewno powrót na Księżyc i jakieś lądowanie na Marsie. Czyli mamy tą inicjatywę eksploracji kosmicznej. Jak to zrobić właściwie? Takie zadał sobie pytanie Zubrin. Po pierwsze, Zubrin zadał sobie pytanie, patrząc z punktu widzenia inżynierii lotów kosmicznych, czyli inżynierii takiej czysto fizyki, czystej fizyki, czy trzeba parkować na stacji kosmicznej, prawda, żeby polecieć na Marsa? Zasadniczo, jak się nad tym zastanowić, to jest pytanie, czy to jest niezbędne, prawda? Formalnie rzecz biorąc, nie. Im szybciej uzyskasz ostateczną prędkość docelową, tym mniej zużywasz energii, więc formalnie rzecz biorąc, nie jest to optymalne rozwiązanie. Drugie pytanie to ma wspólnego Księżyc z Marsem. Czy jeżeli celem jest lądowanie na Marsie, to po co w tym wszystkim jakaś baza księżycowa? Co my zamierzamy robić z tym księżycem, skoro warunki, które panują na księżycu, są nieporównywalne z tym, które panują na Marsie, i żadne z doświadczeń, które zdobędziemy z lądowania na księżycu, nie dadzą się tak naprawdę bezpośrednio wprost przełożyć na doświadczenia wyciągane z eksploracji Marsa. No i kolejne pytanie, to jest analogia historyczna, która opanowała świadomość Zubrina. Mianowicie, czy ziemscy odkrywcy, kiedy odkrywali nieznane lądy, czy zabierali ze sobą wszystko, czego potrzebowali, prawda? Czy naprawdę musimy budować, tak jak pisał Zubrin, Battlestar Galactica, czyli taki gigantyczny statek, żeby zabrać ze sobą wszystko, od szczoteczek do zębów i papieru toaletowego na wodzie kończąc, czy to wszystko jest niezbędne? I wtedy zrodziła się u niego taka idea właśnie tego zdobywania zasobów na miejscu, korzystania z lokalnych zasobów, czyli przede wszystkim zbudowania infrastruktury, a raczej technologii, która pozwala bezpośrednio produkować wszystko, co jest potrzebne, tam, dokąd lecimy. Co było oczywiście fundamentalną zmianą całej filozofii myślenia. W przypadku systemów agencyjnych one nie zadawały sobie takich pytań. Z tego powodu, bo nie musiały się liczyć z pieniędzmi. Realizowały cel polityczny i nie liczyły się z uwarunkowaniami ekonomii. W związku z tym nikt nie zadawał sobie pytania, prawda? Okej, długofalowo rozumiemy, to już w latach 60. rozumiano, że odkrycie wody na Księżycu ułatwiłoby eksplorację, ale nikogo nie powstrzymało to od wysyła. To nie było tak, że dopóki nie odkryjemy wody, to nie polecimy na Księżyc, prawda? Ani nikt też nie ustalił, że musimy wyprodukować paliwo na miejscu, żeby móc polecieć i wrócić. Więc ta eksploracja odbywała się na zasadach takich. Po prostu lecimy, wbijamy flagę, wracamy. Natomiast w przypadku Marsa, no właśnie takie było podejście agencyjne, Zubrin zaproponował, żeby jednak je zmienić. No i przy okazji, tam było pytanie, które zadał sobie Zubrin, które zainspirowało później Elona Muska. Dlaczego to wszystko jest zbudowane dokładnie odwrotnie w stosunku do tego, co powinno być? Dlaczego budujemy wahadłowce w taki sposób, że odzyskujemy ostatni stopień rakiet, czyli ten, który nam daje największą karę do paliwa, że tak powiem, zamiast odzyskiwać pierwsze stopnie rakiet, które są najcięższe, lecą z najmniejszą prędkością i najłatwiej jest je odzyskać, a które mają największy wpływ na cenę? Więc to było to pytanie, które sobie Zubrin już od lat 90. zadawał. Nie potrafił zrozumieć filozofii, która kierowała budowaniem samolotów kosmicznych, prawda? Czy wahadłowców, jak wahadłowce są skonstruowane od strony inżynierii. Nie będę Państwu tego rozwijał, bo sama filozofia, która za tym stała, jest dosyć specyficzna. Ona została narzucona przez wojsko. Wojsko wyobrażało sobie, że samolot kosmiczny to jest właśnie samolot kosmiczny i stąd ten pomysł odrzucalnego zbiornika paliwa. No bo normalne myśliwce tak mają, że mają zbiornik paliwa, lecą gdzieś tam, odrzucają ten zbiornik i wykonują swoją misję. Więc taka trochę filozofia wojskowa wpłynęła na konstrukcję samolotu kosmicznego, a nie rakietowa, prawda? Natomiast z punktu widzenia inżynierów, między innymi Zubrina, ten pomysł był trochę niedorzeczny. No i to pytanie o stację kosmiczną, prawda? Dlaczego mamy parkować? Bo wejście na orbitę wymaga dodatkowej energii, to nie jest zupełnie do niczego potrzebna. Po prostu znacznie prościej jest lecieć, 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 uzyskać końcową prędkość i dolecieć do Marsa szybciej i z mniejszymi stratami paliwa. Dlatego właśnie sondy planetarne nigdy nie wchodzą na orbitę przed ruszeniem
dalej, prawda? Czyli no, te, które wchodzą, te, które wykorzystują pchnięcie grawitacyjne, owszem, one manewrują, lecą do innych planet, czasem po drodze, żeby wykorzystać pchnięcie grawitacyjne do uzyskania większej prędkości, ale zasadniczo starają się uciec jak najszybciej ze studni grawitacyjnej Ziemi. Ona nie jest im do niczego potrzebna. Więc dlaczego w ogóle myślimy o tym, żeby budować stację kosmiczną? Odpowiedź jest taka, bo na orbicie możemy połączyć różne rzeczy i je sprawdzić przed ruszeniem w dalszą drogę. Ale tu Zubrin zadał istotne pytanie. A nie możemy tego zrobić od razu na Marsie? Czyli musimy to wszystko montować na orbicie, zamiast zmontować je, przetestować, wysłać na Marsa i tam sprawdzić, czy to działa. I sama idea, i to jest rzecz, która się powtarza u wielu przedsiębiorców kosmicznych, idea to jest raptem 1% prawdziwej przedsiębiorczości kosmicznej. Prawdziwa przedsiębiorczość kosmiczna w większości przypadków polega na zmianie procesów, a nie na samym projekcie. To, że Zubrin wymyślił pewien model, wymyślił pewną koncepcję eksploracji Marsa, nie jest jego wielką zasługą. Mieliśmy tysiące tego typu idei, które przeleciały przez książki. Mieliśmy najpierw pomysły Nordlunga, mieliśmy pomysły Wernera von Brauna. Ludzie tworzą, mieliśmy wizję Gerarda O'Neilla. Największa zasługa Zubrina polegała na tym, że z jednej strony to jest jego tragedia, bo się trochę wypalił, za wcześnie się pojawił na scenie, nie wiadomo, czy dożyje, że tak powiem, owoców swoich działań, ale z drugiej strony on stworzył grunt. Ponieważ poprzez swoją bardzo uporczywą działalność, bardzo taką działalność od podstaw, taką u korzeni, że tak powiem, zbudował zaplecze dla sukcesu Elona Muska. Bez działania Zubrina i wszystkich tych rzeczy, które się działy wcześniej, czyli Mars Underground, Mars Society, a przede wszystkim kontaktów z republikanami, spotkań z Newtem Gingrichem, nie byłoby w ogóle dzisiaj prywatnego sektora kosmicznego. 1990 rok Zubrin i David Becker prezentują pomysł na konferencji Mars Underground, swój pomysł dotarcia na Marsa i zyskują ogromną owację na stojąco i tchnęli nowe życie, że tak powiem, całe to środowisko, które do tej pory walczyło, miało takie, prezentowało pomysły typu, a jeśli będziemy mieli napęd nuklearny, to na pewno uda nam się polecieć na Marsa, prawda? Czyli to jest taka zasada, musimy najpierw mieć napęd nuklearny, żeby polecieć na Marsa. Zubrin powiedział, nie musimy mieć napędu nuklearnego, możemy to wszystko zrobić za pomocą środków, które już mamy teraz. Więc nagle całe to środowisko zostało natchnięte optymizmem, zaczęło wierzyć, że to jest możliwe. Konferencja Mars Underground, prawda? Grant na fali tego sukcesu, grant firmy Martin Marietta na weryfikację pomysłu, czy można z atmosfery Marsa wytworzyć paliwo, słynna instalacja, która udowodniła reakcję Sabatiera, która udowodniła, że rzeczywiście można produkować metan z dwutlenku węgla w atmosferze, w warunkach, jakie panują na Marsie, relatywnie oszczędnie i tanio, prawda? I że jest to małe urządzenie, które może po optymalizacji może się zmieścić w nawet niedużym pojeździe. Książka Base Case for Mars, bardzo znana i zapewne przez Państwa czytana. Cała seria konferencji, w konsekwencji przekonanie NASA do zbudowania czegoś, co się nazywało Mars Reference Mission, gdzie oczywiście nastąpiło mnóstwo kompromisów. Trzeba pamiętać, że NASA była poddana ogromnym naciskom politycznym, że ona musi zapewnić pracę właśnie tym pracownikom, robotnikom w różnych fabrykach w całym kraju, ale sukcesem było to, że NASA uwzględniła elementy tego programu w swoim takim oficjalnym planie działania. Wielkie zasługi w postaci upublicznienia osiągnięć DCX. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym opowiedzieć. Zresztą Peter Warden, który był twórcą, a raczej twórcą, sfinansował rakietę DCX. Był niedawno gościem na konferencji Huawei Innovators Club w Polsce. DCX, przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, jest praktycznym udowodnieniem realności rakiet pionowego startu i lądowania,
Zresztą Elon Musk był świadkiem startów rakiety DCX, więc to jest główne źródło inspiracji, które stało się inspiracją dla dzisiejszych startów i lotów rakiet Falcon, bo udowodniono, że to jest możliwe, że można wystartować, przelecieć taką rakietą i wylądować niemalże w tym samym miejscu, prawda? Że taka rakieta może być równie wygodna i sprawna jak inne pojazdy, na przykład śmigłowce. W 1994 roku zaczęła się działalność polityczna, czyli słynny też obiad z Newtem Gingrichem, to jest był bardzo wpływowy polityk Partii Republikańskiej, podczas którego Zubrin, który był w tym czasie pod mocnymi wpływami republikanów, i w takiej fali zachęty do uruchamiania, wykorzystania tej takiej przedsiębiorczości amerykańskiej, prawda, takiego zmysłu praktycznego i chęci działania. Podczas tej dyskusji zrodziła się idea, że właśnie ta krytyka systemu agencyjnego, tej sytuacji, w której pieniądze podatników są wydawane bez względu na rezultat, prawda, bez względu na efekty. W konsekwencji stwierdzenie, pojawienie się takiego wspólnego pomysłu z Newtem Gingrichem, że NASA powinna płacić za efekty, a nie za technologię, czytaj, że powinna po prostu kupować usługi z rynku, zainspirować czy zainicjować zmiany rynkowe, które sprawią, że pojawią się prywatni dostawcy. Nie dostawcy rakiet, bo to już było wcześniej. Na rynku amerykańskim przecież do dziś dnia istnieje ULA, czyli takie firmy, które produkują na przykład chociażby rakiety Atlas V czy Delta IV, ale dostawcy usług, którzy nie sprzedają rakiet, tylko zajmują się na przykład realizacją misji na rzecz NASA, finansowanych po stałej cenie. I to jest bardzo ważne, że tutaj został ustalony cap, czyli została ustalona cena, odgórnie ustalona cena dla wykonania konkretnej usługi, jest robiona wycena i startują po prostu firmy, które są gotowe wykonać to zlecenie, na przykład wyniesienie satelity, czy wyniesienie sondy, czy dostarczenie jakiegoś ładunku na Międzynarodową Stację Kosmiczną po ustalonej cenie, prawda? Jest to po prostu normalny kontrakt rządowy. Pojawiły się pierwsze ustawy, które wprowadzały te rozwiązania, pojawiły się już w latach 80., ale one dotyczyły bardzo wąskiego grona rzeczy, które były możliwe do wykonania, więc ta prywatyzacja nie przebiła się tak naprawdę do społecznej świadomości. W latach 90. presja republikanów i krytyka republikanów się nasilała. Oni coraz częściej krytykowali NASA, bo to był dla nich ten wielki rząd. Prawda? NASA była doskonałym przykładem tego, czego oni nienawidzili aż do szpiku kości, czyli wielkiego rządu, wielkiej agencji rządowej, która trwoni publiczne pieniądze. Więc uczynili NASA swoim ulubionym celem ataków i proponowali, prawda, koncepcję komercjalizacji, która wtedy nie spotykała się ze specjalnym poparciem, ponieważ po prostu nikt nie wierzył w to, że firmy prywatne są do tego zdolne. Ale wtedy wykuwała się ta koncepcja komercjalizacji, pierwsze pomysły, jak to mogło być zorganizowane. One nie były kontynuowane, ponieważ był zamach 2001 rok, wojna z terrorem i tak dalej, i tak dalej. Nastąpiło duże, NASA też rozpoczęła program współpracy z Rosją, więc dużo tak tutaj przyczyniło się różnych takich elementów do tego, że ta fala, której Zubrin był trochę współtwórcą, ona się trochę tak zatrzymała na przełomie XX i XXI wieku, ale to wszystko, że tak powiem, przyczyniło się do stworzenia odpowiedniej atmosfery, odpowiedniego gruntu dla późniejszych działań. Pomysły Zubrina, które gdzieś tam funkcjonowały, cały projekt polegał właśnie na tym, ci z Państwa, którzy ewentualnie nie wiedzą, na czym to polegało, Zubrin proponował, żeby wszystkie elementy infrastruktury potrzebne do misji marsjańskiej były gromadzone na powierzchni Marsa. Czyli przewidywał, że powinny polecieć oddzielnie. Najpierw powinien polecieć pojazd, który się nazywał RV, czyli taki pojazd powrotny, który za pomocą takiej specjalnej tarczy miał wyhamować w atmosferze marsjańskiej, a tarcza była odrzucana. Za pomocą paliwa, które miał na pokładzie, najpierw za pomocą spadochronu pojazd opadał tuż przed samym przyziemieniem jeszcze
jeszcze wyhamowywał. Po wylądowaniu wypuszczał pojazd, który zawierał taki miniaturowy reaktor nuklearny i reaktor Sabatiera, który zaczynał przetwarzać miejscową atmosferę i zawarty w rakiecie wodór na paliwo metanowe i w konsekwencji przygotowywał, czy zatankował, ponownie tankował ten pojazd paliwem tak, żeby on był gotowy do drogi, jeżeli wszystko było w porządku, Ziemia otrzymała potwierdzenie, że cały proces zakończył się sukcesem, pojazd jest gotowy, wszystko jest sprawne, paliwo załadowane, to w tym momencie można było wysłać następne elementy i komponenty, czyli załogę w drugim pojeździe, który tym razem już miał nie wracać na Ziemię. To był pojazd, tylko jednorazowo miał wylądować, bardzo podobnie zbudowany. Na pokładzie zamiast reaktora znajdował się pojazd służący do podróżowania po powierzchni Marsa. Po wylądowaniu oczywiście zapasy jedzenia i tak dalej, czteroosobowa załoga. Po wylądowaniu za pomocą tego łazika załoga miała przetransferować się z tego pojazdu lądownika, przetransferować się do pojazdu powrotnego, a po drodze oczywiście miała wykonywać badania. Miała też przebywać jak najdłużej na powierzchni Księżyca, sam lot miał być krótki, około 6-miesięczny, natomiast czekanie na dogodną okazję do powrotu na Ziemię miało zająć załodze prawie 2 lata. Czyli była to misja 2-letnia, ale spędzona w dużo lepszych warunkach, ponieważ na powierzchni planety, częściowo chronionej przed promieniowaniem, z jakąś tam grawitacją, co pozwalało zachować astronautom jakąś sprawność fizyczną, no i dużo bardziej wartościowa naukowo, ponieważ 2 lata, wiadomo, to jest dużo więcej niż spędzenie na powierzchni Marsa miesiąca. Dużo więcej można wtedy zrobić badań, dużo więcej zebrać próbek, dużo więcej wykonać analiz. Wtedy się też, tu też się pojawił pomysł stworzenia sztucznej grawitacji w locie. To jest taki dodatkowy element tego pomysłu, czyli mamy ERV, który tutaj ląduje, prawda? Mamy ten pojazd, ten lądownik załogowy. Załoga przetransferowuje się mniej więcej w odległości 200 km. Jedno miejsce lądowania od drugiego miało przybywać. Załoga przejeżdża sobie ten kawałek, przenosi się do tego pojazdu powrotnego i później tym pojazdem powrotnym wraca na Ziemię. A ten pojazd, który tu wylądował, stanowi podstawę, do początek do budowania bazy marsjańskiej, no bo jest to infrastruktura już, która już jest na miejscu, prawda? Czyli jest to jakieś miejsce, które można wykorzystać, rozbudowywać. Kolejne łaziki, kolejne lądowniki tworzą infrastrukturę, którą można wykorzystać w osiedlaniu się czy tworzeniu jakichś miejsc na Marsie. No i mniej więcej tak to wyglądało w przypadku Zubrina, jego pomysły. Najważniejsze, że tak powiem, wnioski, które płyną z doświadczeń Roberta Zubrina. Przede wszystkim ogromne poświęcenie. Zubrin nigdy się nie poddał tak naprawdę, chociaż miał mnóstwo momentów zwątpienia, ale cały czas, że tak powiem, starał się robić to, co mógł. Do jego pomysłem było między innymi, jak Państwo wiecie, stworzenie analoga na wyspie Devon w Kanadzie, takiej symulowanej misji marsjańskiej. Cały czas pobudzał dyskusję, nawet wtedy, kiedy ginęła nadzieja na to, że jednak do tej misji na Marsie dojdzie, to Zubrin cały czas starał się ożywiać tą nadzieję, że jednak coś można tutaj zrobić. No i ta inspiracja, jak się okazało, trafiła we właściwym momencie na właściwego człowieka. Nawet jeśli wśród tych tysięcy ludzi, z którymi Zubrin się spotkał, znalazł się tylko jeden Elon Musk, to i tak, jak się okazuje, się opłacało, prawda? Miało to sens. Czy jeśli byśmy mieli go podsumować, Zubrina jako przedsiębiorcę high-tech, to pierwsza sprawa to jest właśnie ta determinacja i szukanie możliwości działania dostosowanej do aktualnej sytuacji. On w odróżnieniu od Muska nie miał takiego szczęścia, że był miliarderem, prawda? Więc nie mógł zacząć działania na swoją skalę, prawda? Czy na pełną skalę. Nie mógł zbudować firmy rakietowej. Ale to, co mógł robić, to badania naukowe, sporo zresztą ciekawych tekstów Zubrina związanych z budową na przykład żagla magnetycznego, wykorzystania różnych technologii do hamowania pojazdów kosmicznych, sporo pomysłów związanych właśnie z wynoszeniem rakiet i tak dalej, i tak dalej. Sporo prac, które opublikował, pomysły związane z budowaniem nowych wersji rakiet nuklearnych
i tak dalej, i tak dalej. No i działania polityczne, prawda? Zeznania w kongresie i tym podobne rzeczy. Druga sprawa, bardzo ważna, w sektorze kosmicznym, a w ogóle w sektorze high-tech, niejednokrotnie poważną i dużą rolę odgrywa polityka. Zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z krytycznymi technologiami, czyli takimi, które w jakiś sposób wpływają na życie ludzi. Prędzej czy później ktoś się zawsze do tego przyczepi. Czyli jeżeli technologia jest przełomowa, jeżeli technologia dokonuje jakiegoś wyraźnego zwrotu w funkcjonowaniu systemu społecznego, politycznego, ideologicznego, religijnego, to trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie z tą polityką sobie radzić. I umiejętność radzenia sobie z tą polityką i wykorzystywania jej na swoją korzyść, to jest też niezwykle ważna umiejętność przedsiębiorców sektora kosmicznego, którzy nawiasem mówiąc, teraz to jest, to my patrzymy teraz z perspektywy ich problemów, ale trzeba pamiętać, że wszyscy przedsiębiorcy technologiczni, Amazon, Facebook, oni wykorzystali pewną lukę polityczną, która powstała w momencie, kiedy uznano, że kiedy Amerykanie byli zachwyceni tym, że dzięki tym firmom nowej technologii odzyskują w pewnym sensie prymat w świecie. Czyli Amerykanie byli dumni, że coraz większa liczba amerykańskich firm staje się takimi tytanami międzynarodowymi, prawda? Że zajmują pierwsze czołowe pozycje na liście światowych koncernów. Trzeba pamiętać, że w latach 70. dominowały na tych listach głównie firmy japońskie. W latach 90. dzięki rewolucji technologicznej zaczęły dominować firmy amerykańskie. Więc była bardzo przychylna atmosfera, wszyscy patrzyli przez palce na to, co wyprawia Facebook, na to, co wyprawia Amazon. Nie było nadzoru ani kontroli ze strony ani kongresu, ani ze strony Senatu, ponieważ uważano to za zło konieczne, które zgadzano się na to, licząc na to, że te przełomy technologiczne zwiększą potencjał amerykańskiej gospodarki. I to zostało doskonale wykorzystane przez firmy takie właśnie jak Amazon i Facebooka, a obecnie jest wykorzystywane przez SpaceX, prawda? To, że NASA jest tak zachwycona, że za mniejsze pieniądze może więcej zrobić, powoduje, że całe zaplecze polityczne stoi po stronie Muska. Przypominam, że właśnie wygrał chyba 3 dni temu agencja GAO, czyli ta agencja odpowiadająca za ocenę wydatków rządowych, poparła SpaceX w sporze z Blue Origin, uznając, że NASA słusznie postąpiła, przyznając jako jedynemu kontraktorowi, przyznając kontrakt na lądownik księżycowy, przyznając SpaceX, prawda? Czyli to jest bardzo dobrze widać, że mimo wielu braków, jakie ma Elon Musk, talentów społecznych i ogromnych kontrowersji, które wywołuje, to jednak w pewnych obszarach ma swoich coraz rosnącą grupę followerów i takich fanów, dzięki temu, co oferuje, że tak powiem, wartościom, które oferuje. No i trzecim elementem jest po prostu szczęście, prawda? To, że w odpowiednich momentach nastąpiły odpowiednie niezwroty w polityce, umiejętność wykorzystania tych zwrotów, wykorzystania uwagi społecznej, którą przyciągnęła najpierw katastrofa Challengera, później katastrofa Columbia, to wszystko sprawiło, że umiejętność wykorzystania swoich 5 minut, czyli tego, że pytano Zubryna na przykład, co on myśli o wahadłowcach, więc on powiedział, co myśli o wahadłowcach. Pytano, co myśli o NASA, więc powiedział, co myśli o NASA. W konsekwencji był zapraszany przez republikanów na spotkania, miał te swoje 5 minut, w których mógł porozmawiać z ważnymi ludźmi, prawda? I dzięki temu zbudował odpowiednie zaplecze. No, może to pominę, bo nie chciałbym przedłużać naszego dzisiejszego spotkania, bo pewnie i tak będzie długie, więc nie chcę mówić o pierwszej fali takiej przedsiębiorczości kosmicznej, pierwszej gorączce orbitalnej, ale też jest bardzo ciekawa historia, czyli historia Iridium, Kistlera i tak dalej, bo to jest w pewnym sensie odzwierciedleniem tego, co mamy dzisiaj, czym mamy dzisiaj do czynienia. Natomiast z początki SpaceX mówiłem o momencie epifanii, że większość przedsiębiorców technologicznych ma swój moment epifanii, czyli taki moment, w którym konkretna technologia, czy konkretna branża, czy konkretny sektor przyciąga ich uwagę i wzbudza w nich jakąś emocjonalną reakcję. Dla Bezosa były to warsztaty z Gerardem O'Neillem i ta wizja osiedli kosmicznych, prawda?
tej oazy, tego Elysium, w którym, no, nie oszukujmy się, bogaci żyją bez troski, patrzą z pewnym takim niesmakiem na tą smażącą się ziemię, prawda? Dla Maska to był taki moment, w którym nie jest to jeden moment, ale początek to jest właśnie koniec 2000 roku, kiedy Musk zarobił, sprzedał PayPala i miał na czysto 200 milionów wolnej gotówki. I Musk tak to wspomina, że jechał wtedy z przyjacielem samochodem i padło pytanie, no i co teraz zamierzasz zrobić, prawda? I to jest ten moment, który zresztą wielu miliarderów dzisiaj dotyka. Oni nie chcą zajmować się dobroczynnością. Dobroczynność nie buduje ich ego. Dobroczynność nic nie zmienia, prawda? To jest inny typ ludzi niż był jeszcze 100 lat temu. 100 lat temu bogaci ludzie fundowali uniwersytety, budowali szkoły, budowali fundacje, które tam wydawały pieniądze na. Ale tego jest dużo i w zasadzie nikt za bardzo nie pamięta, prawda? Ta fundacja, to widać po Billu Gatesie, to nie jest ścieżka, która zbuduje Gatesowi pomnik. Dzisiejsi przedsiębiorcy chcą wykorzystać swoje umiejętności biznesowe i technologiczne, żeby tutaj duży wpływ na nich wywarł Steve Jobs, prawda, który nie zajął się po prostu dobroczynnością, ale dokonał konkretnych rewolucji w życiu każdego z nas. Bo to, że każdy z nas posługuje się urządzeniem, które wprost zrodziło się w wyobraźni Steve'a Jobsa, czyli smartfona, to jest coś, co fascynuje tych miliarderów, prawda? Każdy z nich chce, i to zresztą zobaczymy na trzecim spotkaniu, kiedy będę mówił o hotelach kosmicznych, hotelach orbitalnych. To jest właśnie to, że coraz większa liczba ludzi chce ze swoimi pieniędzmi zrobić coś przełomowego. Tak jak właśnie Zuckerberg chce zbudować cyberprzestrzeń. Nową wersję cyberprzestrzeni. No i słowa Muska. Powiedziałem Adeo, czyli temu swojemu przyjacielowi, że zawsze się interesowałem kosmosem, ale domyślam się, że dla prywatnego przedsiębiorcy nie ma w tej dziedzinie miejsca i że minęło ponad 30 lat do lotu Apollo i że NASA już pewnie jest tak bardzo zaawansowana w planowaniu misji, że Musk jest tam w zasadzie niepotrzebny, prawda? I kiedy wrócił z tej podróży, zagląda na stronę NASA i stwierdza: okej, okay, ale tam w ogóle nie ma żadnych ani słowa o Marsie. Gdzie jest Mars? Zaczyna uczęszczać na konferencję. Właśnie wtedy spotyka się z Zubrinem i słyszy o tych wszystkich problemach, prawda? Słyszy o tym, dlaczego system agencyjny jest mało efektywny, dlaczego nic się nie dzieje. W pierwszym momencie wydaje mu się, że problemem jest brak wsparcia społecznego, że tak naprawdę NASA uwierzył w to, w co zresztą większość z nas wierzyła, że problemem NASA jest brak pieniędzy. Że jakby miała większe pieniądze, jakby miała nie 25 miliardów, tylko 50 miliardów, a najlepiej 100 miliardów, a jeszcze lepiej 250 miliardów, czyli połowę budżetu Pentagonu, to, no, mniej niż połowę budżetu, 1/3 budżetu Pentagonu, to na pewno by tutaj w ogóle byli tutaj wszyscy byśmy śmigali tutaj na swoich międzygwiezdnych statkach. I stąd próby podniesienia zainteresowania czy rozszerzenia zainteresowania kosmosem, czyli właśnie finansowanie żagla kosmicznego, współfinansowanie nagrody XPRIZE. Ale i taki pomysł, że trzeba zrobić coś spektakularnego, prawda? Zbudować jakąś właśnie ten pomysł Mars Oasis, czyli wysłania na Marsa małego habitatu, w którym coś by żyło, jakieś roślinki, jakieś myszy, żeby pokazać, że można zbudować trwałą ekosystem, nawet taki miniaturowy, który funkcjonuje sobie na Marsie i można go na niego patrzeć, podglądać i zrzucać się na to, żeby NASA miała więcej pieniędzy, prawda? Było to szalenie naiwne, powiedzmy sobie szczerze, ale tak było, prawda? Musk uważał, że wystarczy kupić rakietę, wysłać coś na Marsa i pokazać, że możemy coś takiego zrobić, prawda? Więc październik 2001, bardzo ważna data, wyjazd do Rosji, dyskusja z tym panem,
myślę, że Państwo poznajecie tego człowieka. To jest Dmitr Rogozin, nemezis Elona Muska, rosyjski, czyli szef Roskosmosu. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie tym szefem Roskosmosu. No i po tym spotkaniu, podczas którego nastąpiła ta słynna scena naplucia Muskowi na buty przez jednego z inżynierów rosyjskich, który uznał, że Musk bredzi, bo ciągle zadawał te same pytania, dlaczego to wszystko kosztuje, dlaczego ciągle podnoszą mu cenę, dlaczego jedna rakieta kosztuje tyle, że dlaczego kosztuje tak kosmiczne pieniądze. W rezultacie Musk, rozczarowany tym spotkaniem, wraca i już w samolocie zaczyna, odpala laptopa i zaczyna sobie liczyć i wychodzi mu, nic mu się nie spina, prawda? Ceny rakiet mu się nie spinają, prawda? Z tym, co sobie policzył, ile to może kosztować. Pamiętajmy też o tym, że już wcześniej Zubrin zrobił takie obliczenia i z tych obliczeń wyszło mu, że gdyby tak policzyć wyłącznie w cenach stricte energii, to cena lotu jednej osoby w kosmos powinna wynosić mniej więcej $240 za osobę. Oczywiście to jest duże uproszczenie, bo trzeba doliczyć koszty operacyjne, infrastrukturalne, bla, 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 bla. Ale tak naprawdę, jeżeli policzyć tylko samą odległość, ilość energii, którą powinniśmy zużyć, paliwo, które jest potrzebne do wyniesienia osoby w kosmos, to mniej więcej jest to taka kwota, prawda? Więc Musk wiedział, że istnieje, jaki jest ten mniej więcej dolny pułap, o którym rozmawiamy, i to mu się, to cała reszta, to opakowanie, to pudełko mu się zupełnie nie składało do kupy. I w konsekwencji zaczął wątpić w to, co mówiły firmy kosmiczne, mówiąc o cenach rakiet. Dlaczego rakiety tyle kosztują? I w konsekwencji tylko nie mógł wierzyć, że tak działa cały sektor. Dopiero kiedy zatrudnił kilka osób, które pracowały wcześniej dla wielkich firm amerykańskich, Boeinga, Lockheed Martina, prawda, United Launch Alliance, to uświadomił sobie, że tak naprawdę w NASA można wpakować dosłownie niewyobrażalne pieniądze i nic się nie zmieni. Że tu nie ma tak naprawdę, że to po prostu, że zostaną, te pieniądze zostaną zmarnowane, ponieważ wtedy dostawcy natychmiast podniosą swoje ceny. No i tak naprawdę wyszło mu, że jeżeli by to wszystko zrobić samemu, to teoretycznie koszty lotu w kosmos nie powinny być wyższe niż koszty lotu samolotem. To znaczy one będą trochę wyższe, ale nie będzie to jakaś dramatyczna różnica. W konsekwencji ze 180 milionów dolarów, które mu zostały, postanowił 100 milionów przeznaczyć na nową firmę, SpaceX, prawda? Pomysł był kompletnie krytykowany przez dosłownie wszystkich. Ja też powiem Państwu, śledziłem powstanie SpaceX wtedy i uważałem po negatywnych doświadczeniach końca lat 90., czyli po tej pierwszej fazie orbitalnej gorączki, czy po tym, co się stało z Kistlerem i kilkoma innymi firmami, byłem głęboko przekonany, że SpaceX jest drogą donikąd. Kolejny marzyciel, miliarder, który wierzy w to, że prawda, taki amator baloniarz, prawda, że wynajdzie jakąś nową, cudowną metodę latania w kosmos, która się później oczywiście nie sprawdzi. Nikt nie chciał się przyłączyć. Żeby go zniechęcić, jeden z jego kolegów puścił mu przez godzinę film z wybuchającymi rakietami. Zmusił Muska do tego, żeby usiadł w sali kinowej i przez całą godzinę pokazywał mu film, w którym rakiety, nieudane starty rakiet, żeby się przekonał, jak się skończy ta inwestycja. To jest właśnie hotel, w którym się odbywały spotkania z kadrą z NASA, która nie chciała się przyłączyć, ale mimo to Musk był uparty. Powtarza się to samo, o czym mówiliśmy, czyli upór w sektorze kosmicznym, w ogóle w sektorze technologicznym jest bardzo ważny. I 6 maja 2002 roku założenie SpaceX. Nawiasem mówiąc przy okazji, tak jak Elon nie mógł zrealizować swojego marzenia o rakiecie, która poleci na Marsa, więc budował własną, w 2003 roku Elon Musk chciał być przyjazny dla środowiska, chciał kupić elektryczny samochód. I zdziwił się, że na rynku nikt takiego samochodu nie oferuje. Te, które oferowano, były straszne, były to jakieś konwersje o bardzo małym przebiegu, znaczy bardzo małym zasięgu i wyglądały okropnie, prawda? Nie było dobrego sportowego samochodu, który mógłby pojeździć po Los Angeles. W związku z tym umówiony na spotkanie z założycielem firmy Tesla, poznaje
tam założycieli i decyduje się, że pozostaje 70 milionów przeznaczy na dokapitalizowanie Tesli i wchodzi, że tak powiem, w produkcję samochodów elektrycznych. Rekrutacja. Sukces Muska polega na dwóch sprawach. Oczywiście Musk nie byłby w stanie zrobić tego, co zrobił, gdyby nie znalazł wyjątkowo utalentowanych ludzi. I teraz to jest coś, co nawiasem mówiąc jest bardzo ciekawe też w kontekście Polski, ponieważ Musk wykorzystał frustrację. Czyli bardzo wiele osób, utalentowanych osób, często męczy się w systemie, który ich otacza. Często funkcjonują w instytucjach, które są z jakichś powodów niesprawne lub z jakichś powodów niewydolne. Nie robią tego, co powinny. I nawet w bardzo kiepskich instytucjach można znaleźć ludzi, którzy są tam z powodu pieniędzy, poczucia bezpieczeństwa, różnych innych rzeczy, ale tak naprawdę się bardzo w tym męczą, prawda? Mają jakieś ukryte talenty, których nie mogą w pełni wykorzystać. I Musk głównie szukał takich frustratów. Czyli to są nieoszlifowane diamenty. To jest pewien paradoks. Bardzo wiele osób współpracujących z Muskiem pracowało kiedyś w innych firmach albo na uniwersytetach, ale nie mogli tam zrealizować swoich marzeń. Czyli tak naprawdę Musk dawał im szansę na robienie tego, co chcą, ale była za to pewna cena. I wszyscy pracownicy SpaceX to powtarzają, że wejście do SpaceX jest albo tak jak przystąpienie do zakonu, albo jak wstąpienie do armii. Czyli możesz realizować swoje pasje, ale musisz się temu absolutnie poświęcić i musisz się pogodzić z tym, że będziesz mało zarabiał. Czyli relatywnie to są małe pieniądze. Na początku oczywiście teraz jest rekrutacja jest łatwiejsza, bo wszyscy wiedzą, że SpaceX dowozi projekty, czyli dowozi to, co obiecuje, więc ludzie się pchają i garną drzwiami i oknami, żeby tam pracować. Natomiast na początku, kiedy to była dopiero początkująca firma, z rekrutacją nie było tak łatwo. Więc Musk opracował pewną metodę rekrutacji utalentowanych ludzi. Pierwsze co robił, to odwiedzał ich w domu i podchodził do półki z książkami, żeby zobaczyć, co czytają. Jeżeli widział na półkach książki z SF, czyli science fiction, i to takie hard SF, prawda, nie fantasy, tylko science fiction twardą, i książki związane z eksploracją kosmosu, to już pierwszy punkt zaliczony. Druga sprawa to jest pytanie, co robią, na ile są kompetentni. Czy udowodnili, że potrafią rozwiązywać trudne problemy, nawet jeśli one były odległe od tego, co mieli robić u Muska? Trzecia sprawa, czy są ambitni, czy mieli jakieś osiągnięcia, prawda? Czy stoją za nimi jakieś nagrody lub jakieś działania, które wykazują, że mają talent, ale też, że potrafią korzystać z tego talentu, prawda? Ważne pytanie było pytaniem o pieniądzach. Czy pieniądze są głównym motywatorem? Bo Musk ani nie mógł, ani nawet nie chciał, żeby pieniądze były decydujące. Nie chciał mieć takich inżynierów, jakich miały wielkie firmy, takie jak Boeing. Konsekwencje tego widzimy. Kolejne odsunięcie lotu Boeinga kapsuły Boeinga, spowodowane tym, że po raz kolejny coś nie działa. To są ludzie, którzy, jak opowiada szefowa SpaceX, Shotwell, jak była tam, kiedy zaprosili ją kiedyś przedstawiciele tych wielkich firm, żeby zobaczyła, z kim się mierzy, prawda? Byli przekonani, że ją wystraszą, kiedy ona się przejdzie po tych halach, w których będą stały te ogromne rakiety, prawda, i tak dalej. Ale ona wróciła bardzo podbudowana. Dlaczego? Bo jak opowiadała, tam nikogo nie było. Od 10 do 15 ludzie pracowali, od czasu do czasu gdzieś tam się ktoś kręcił, ale zasadniczo te hale były puste. Nic się tam nie działo. Ludzie przychodzili, trochę popracowali, szli do domu, prawda? Pracowali od 10 do 15, od 12 do 14. Brali pieniądze, niewiele robili, prawda? I wiecznie wynajdywali tysiące problemów, które miały sprawiać, dlaczego nie robili tego, co powinni. Więc Musk nie chciał takich ludzi. Nie chciał ludzi, którzy pracują dla pieniędzy i którzy pracują tylko w wyznaczonych godzinach. Chciał ludzi, którzy chcą zmieniać świat. Przypomnę, że to hasło jest hasłem Steve'a Jobsa, prawda? Tak rekrutował przecież pierwszą obsadę Apple'a. Więc to jest dokładnie to samo podejście, prawda? To jest podejście
Dzisiaj to jest pewna filozofia, technooptymizm czy futuryzm. To jest trochę prawie jak ruch parareligijny, prawda? Szukamy wyznawców, którzy chcą zmienić świat w jakimś obszarze konkretnym. Pytanie o wiek. I to nie chodziło o jakiś ageism, bo tylko chodziło o to, że ludzie, którzy przepracowali zbyt długo w dużych korporacjach czy w dużych na uczelniach, mogliby się zarazić cynizmem, czyli takim brakiem wiary, że cokolwiek da się zmienić. Więc szukał ludzi, którzy jeszcze nie byli wypaleni. Pytanie o status, prawda? Jak mocno są powiązani, jak mocno są przyciśnięci przez status rodzinny, czy są gotowi wyjeżdżać na przykład na wiele miesięcy, porzucić obecne miejsce zamieszkania. Jak reagują na władzę? To jest akurat coś, co jest powszechnie krytykowane, ale Elon Musk jest bardzo dominującą osobą i nie lubi raczej osób, które nie umieją się podporządkować. Nie jest osobą, która dobrze funkcjonuje w bezpośrednim konflikcie. Jako osoba, która ma Aspergera, nie umie się kłócić. W związku z tym raczej preferował ludzi, którzy są w miarę względnie posłuszni, czyli tacy, którzy potrafią wyłożyć swoje argumenty, ale zasadniczo się nie kłócą z szefem. No, nie będę już tam wchodził, podejście iteracyjne i tak dalej. Filozofia SpaceX. Poruszaj się szybko, buduj rzeczy, niszcz rzeczy, czyli eksperymentuj na żywym ciele. I dlatego Elon Musk ma taką obsesję na punkcie taniości wykonywanych projektów, ponieważ on zakłada, że najlepszą metodą testowania jest testowanie w działaniu. Jeżeli się popsuje, to przynajmniej wiemy, co się popsuło, możemy to poprawić. Czyli nie budujemy, to jest zupełnie inna filozofia niż panuje w tych dużych agencjach kosmicznych, prawda? Niszcz rzeczy, ucz się, powtarzaj, prawda? To są te kolejne działania, które. I to jest wczesne SpaceX, prawda? Pierwszych chyba 10 pracowników SpaceX z Elonem Muskiem tutaj i zespołem Mariachi, który tam śpiewa. Najważniejsze zasady: głęboka integracja wszystkiego wewnątrz firmy. Elon Musk od samego początku nie wierzył. Ja bym musiał tutaj wejść w bardzo długą dyskusję na temat teorii zarządzania, ale Elon Musk nie wierzy w ekosystem, czyli nie wierzy w to. Być może na jakimś dalszym etapie rozwoju sektora kosmicznego powstaną, znaczy będzie miało sens tworzenie dużej liczby wyspecjalizowanych firm, które będą sobie dostarczały nawzajem komponentów i usług, ale w przypadku Elona Muska wszystko jest robione od A do Z na miejscu, bo jak mówi, jest to wtedy zrobione taniej, kontrola jest większa i łatwo szybko wszystko do siebie dopasować. Nigdy nie mów, że tak się nie robi. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się nie robi, prawda? Zawsze stawiaj bo absurdalnie wysokie wymagania. Czyli zawsze sięgaj dalej, niż wydaje się, że to jest możliwe przy obecnym poziomie zaawansowania technologicznego. No i zatrudniaj tylko najbardziej utalentowanych. To jest mnóstwo anegdot dotyczących tego zagadnienia. To na zakończenie później powiem Państwu jeszcze o tym anegdotę. No i porażka jest niezbędną częścią sukcesu, trzeba się do tego przygotować. To się wielokrotnie sprawdziło, prawda? O pierwsze starty na Wyspach Marszala, Falcon 1, rakieta przygotowana przez SpaceX. Długie perypetie ze znalezieniem odpowiedniego poligonu, który zgodziłby się na goszczenie tej rakiety. W końcu armia amerykańska zgodziła się, żeby na środku Pacyfiku przeprowadzić tę próbę i zgadzała się, żeby startowała z terytorium Stanów Zjednoczonych. Lot pierwszy zakończony niepowodzeniem, lot drugi zakończony niepowodzeniem. Lot trzeci zakończony niepowodzeniem, czyli trzy starty zakończone porażkami i kończący się kapitał w firmie. W tym momencie też wkracza w to wszystko trochę polityka. W 2003 roku następuje katastrofa Columbia. Stacja kosmiczna jest niedokończona. Stany Zjednoczone są w bardzo niedobrej sytuacji, bo
złożyły pewne obietnice swoim partnerom, zmusiły praktycznie Europejczyków do tego, żeby się dorzucili do stacji kosmicznej, obiecując, że ją dokończą, że na pewno Amerykanie się nie wycofają z tego projektu aż do jego ukończenia. Rosjanom też nakręcili makaron wokół uszu, że jak się zgodzą zrezygnować ze swojej stacji Mir 2 i dołączą do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to będą mogli na tym zarabiać. A tutaj niespodzianka, nie ma wahadłowców, prawda? Nieudane naprawy, druga katastrofa, łącznie 14 zabitych astronautów, to źle wyglądało. No i w końcu długotrwałe działania na zapleczu ze strony Zubrina przynoszą efekty. Republikanie stawiają twarde weto próbie naprawy wahadłowców. Mówią, że z wahadłowcami trzeba skończyć. I rzeczywiście George Bush podejmuje decyzję o rezygnacji z wahadłowców, ale w tym momencie powstaje próżnia, w jaki sposób zapewnić dostawę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Oczywiście Rosjanie krótkoterminowo mogli się zająć tymi dostawami, ale Amerykanie niedobrze się czuli za bardzo, korzystając z usług wyłącznie Rosjan. W związku z tym, z jednej strony zagrożenie 100 miliardów dolarów zainwestowanych pieniędzy w moduły, z drugiej strony szantażujący Amerykanów Rosjanie, którzy natychmiast podnieśli ceny miejsc w sojuzach i stawiali coraz bardziej daleko idące żądania. To wszystko sprawiło, że to opinia republikanów w końcu zaczęła dominować i rzeczywiście otwarto, że tak powiem, pierwsze ścieżki dla komercjalizacji. Istniała realna szansa, że stacja zostanie zdeorbitowana i spalona w atmosferze, tak samo jak zarzucone zostaną wahadłowce, a NASA zostanie całkowicie zmarginalizowana, odebrane zostaną jej fundusze, zostanie agencją tylko badawczą, będzie wysyłała tylko sondy na odległe planety i w zasadzie na tym się skończy jej aktywność. Na szczęście, tak jak mówię, Republikanie postawili tu warunki i powiedzieli, że sfinansują powrót do lotów wahadłowców pod warunkiem uruchomienia programu komercjalizacji przestrzeni kosmicznej i tak się stało. Została uruchomiona pierwsza runda finansowania, która pierwotnie została, te pieniądze, które NASA uzyskała, przeznaczyła dla firmy Kistler, co było pewnym szokiem, dlatego że z jednej strony była to firma, która zbankrutowała i praktycznie nic już sobą nie reprezentowała, ale z drugiej strony pracowała tam cała masa ludzi, którzy byli pracownikami NASA dawniej, więc byli doskonale znani. I w tym momencie tak naprawdę tutaj historia wykonała zwrot, i tutaj to jest pewna rzecz, która też jest ważna w historii zarówno sektora kosmicznego, jak i przedsiębiorczości kosmicznej. Elon Musk zrobił coś, na co się nie zdecydował nigdy, praktycznie wcześniej, żaden z dużych dostawców. Mianowicie złożył protest do agencji nadzoru, czyli do GAO, protest przeciwko takiemu trybowi rozstrzygnięcia przetargu, mimo że cały sektor był przeciw. To znaczy nigdy nie kłóć się z klientem, ponieważ NASA jest jedynym klientem, no w zasadzie drugim po armii, drugim najważniejszym klientem sektora kosmicznego, więc nie było rzeczą przyjętą, żeby ktokolwiek NASA posyłał do sądu. Nikt nie chciał sobie psuć relacji z NASA. Musk się odważył, w zasadzie nie miał nic do stracenia. Odważył się posłać de facto, zaskarżyć, że tak powiem, całą tę procedurę. I co ciekawe, i co jest bardziej interesujące, wygrał. Rzeczywiście uznano, że to przyznanie, że tak powiem, tej dotacji bez żadnego trybu firmie, która była w tak złej sytuacji finansowej, było złamaniem reguł. I po 3 w zasadzie latach, po 2 latach, został otwarty nowy konkurs w 2006 roku. I było super, prawda? No bo ten konkurs, propozycja SpaceX wyglądała była bardzo obiecująca i miała dużą szansę wygrać, ale w 2008 roku przyszedł wielki kryzys, zarówno kryzys finansowy, jak i kryzys samego Muska. W 2008 roku wycofują się inwestorzy z Tesli. Kończą się pieniądze Muskowi, bo wydał większość na te 3 rakiety, które wybuchły. Brak perspektyw. Praktycznie resztka pieniędzy, która mu została, trzeba wybrać. Co wybrać? SpaceX czy Tesla? Co dofinansuje, prawda? W tym czasie jeszcze dochodzi dosyć bolesny dla Muska rozwód.
No i wtedy ta śmiała decyzja Muska, który stwierdził, przyszedł do zespołu i powiedział: panowie, mamy w magazynach części na jeszcze jedną rakietę, wypuszczamy ją i zobaczymy, co się stanie. A później robimy wielkie party pożegnalne i rozchodzimy się do domów. Mogło się to wszystko kończyć dużo gorzej, ponieważ w czasie transportu rakiety na wyspy Marszala okazało się, że ktoś nie zamknął zaworu, a raczej zamknął zawór. W konsekwencji rakieta zaczęła się zgniatać jak puszka, kiedy została na pokładzie samolotu wyniesiona wysoko w powietrze, więc zaczęła się zgniatać. Na szczęście w ostatnim momencie udało się otworzyć zawór i wyrównać ciśnienie, dzięki czemu rakieta nie została nie zapadła się pod wpływem implozji. I we wrześniu 2008 roku ostatecznie udaje się w końcu wysłać satelitę na orbitę. Pierwszy udany prywatny lot orbitalny, pierwsza prywatna rakieta, która wyniosła realnego satelitę na orbitę, co oczywiście ogromnie zwiększyło wiarygodność SpaceX w oczach we wszystkich możliwych klientów i inwestorów, i tak naprawdę jest początkiem pasma sukcesów. Zwycięstwo w konkursie COTS, najniższa zaoferowana cena, w związku z tym otrzymanie dofinansowania ze strony NASA, bardzo duże pieniądze zresztą. No i w konsekwencji w 2010 roku, po 4 latach prac, powstaje Dragon Cargo, czyli pierwsza kapsuła, którą Musk był w stanie wysłać na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W 2010 roku New York Times publikuje artykuł, w którym pisze: na Ziemi istnieją tylko cztery potęgi kosmiczne, które mogą wynieść jakiś ładunek do stacji kosmicznej, a następnie sprowadzić z niej jakiś ładunek bezpiecznie na Ziemię. Te cztery potęgi kosmiczne to USA, Rosja, Chiny i Elon Musk, prawda? Więc to jest ten moment, w którym świat zaczyna dostrzegać potencjał prywatnego sektora kosmicznego. Tutaj całą tą timeline nie będę jej opisywał. Chcę tylko zwrócić uwagę, że to, zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj jest wiele, wiele firm. To nie jest tak, że to było takie łatwe, że wystarczyło powiedzieć: OK, włożyć trochę pieniędzy, zgromadzić trochę fajnych inżynierów i się wszystko zrobiło. To mamy całą masę firm, które miały podobne warunki. Mamy Blue Origin, ze znacznie większym finansowaniem ze strony Jeffa Bezosa i równie utalentowanymi inżynierami, ale bez tej kultury organizacyjnej, co zresztą widzimy do dziś dnia. Mamy Boeinga, mamy Sierra Nevada, też firmę mocno niedocenianą, ale też bardzo utalentowaną ekipę z niezłym finansowaniem, która jeszcze też może nas zaskoczyć. I kilka faz dofinansowania, prawda? Czy kilka konkursów, w których SpaceX ostatecznie wchodzi do tej ostatecznej fazy. Tutaj mamy do czynienia właśnie z budową tego załogowego Dragona, prawda? Czyli to już nie jest ten towarowy, tylko załogowy Dragon. Ale to pokazuje, jak SpaceX w końcówce, że tak powiem, kilkakrotnie było w stanie zapewnić odpowiednie, przekonać do siebie, że tak powiem, odpowiednich decydentów. Co mówi Elon Musk dzisiaj? Po pierwsze, że trzeba porzucić marzenie o tym, że będziemy mieli w pełni odzyskiwalne rakiety. W przypadku wychodzenia z dziury grawitacyjnej Ziemi, w takiej czy innej formule, najprawdopodobniej jakaś forma, i to jest zresztą rzecz, o której za chwilę jeszcze powiem, to jest rzecz, która właśnie, to jest ten punkt rozejścia się ścieżek Zubrina z Maskiem. Musk starał się zbudować jak najbardziej odzyskiwalne rakiety, czyli zbudować tyle, odzyskiwać, ile się da. Zubrin zawsze był przeciwnikiem tego rozwiązania. Uważał, że to jest po prostu nie w pełni, inżyniersko rzecz biorąc, niewykonalne. W związku z tym był zwolennikiem raczej budowania przynajmniej częściowo odzyskiwalnych rakiet, ale zaakceptowania faktu, że jakaś część tych rakiet zawsze będzie ulegała zniszczeniu. Koszty będą zawsze wyższe niż koszt liniami lotniczymi. To jest tylko kwestia ustawienia, jak wysoko one mają być wyżej, ponad lotami, liniami lotniczymi. No i kluczem do sukcesu, i to jest absolutne nowum, i to jest rewolucja, którą wprowadził Musk w sektorze kosmicznym, to jest nie skupianie się na projekcie. Że projekt rakiety, nawet najbardziej genialny,
nic nie znaczy, jeżeli nie mamy zdolności produkowania tego sprzętu kosmicznego wystarczająco tanio, dobrze, szybko i w dużej ilości. Czyli Musk stawia na masowość. Podaję przykład radzieckich rakiet czy rakieckich silników. Dziesiątki bardzo innowacyjnych koncepcji silników rakietowych. Dziesiątki różnych wersji, różnych projektów i w zasadzie droga donikąd. Ponieważ nie było odpowiednich zdolności, żeby wyprodukować te silniki wystarczająco tanio, wystarczająco dużo, wystarczająco dobrze. Prawda? Więc tak naprawdę Musk od samego początku mówił, że jego celem nie jest wcale budowanie jakiejkolwiek rakiety. Nie było jego celem zbudowanie Falcona 9, nie jest jego celem zbudowanie Starship. Jego celem jest zbudowanie bazy produkcyjnej. Bazy, która będzie w stanie budować w niewiarygodnie krótkim czasie rakiety niemalże jak parówki. Przypomnę, że Starshipa buduje się przeciętnie chyba 3 do 4 tygodni. Całą tą rakietę, cały górny stopień buduje się 3 do 4 tygodni. Zresztą Super Heavy tak samo. Budowa jednego silnika Raptor trwa w tej chwili mniej niż 48 godzin. To są absolutnie niewyobrażalne dla sektora kosmicznego terminy. Jedna rakieta w przypadku Boeinga buduje się ją ponad rok. Silnik do rakiety kosmicznej potrafi powstawać od 3 do 6 miesięcy. Jeden, prawda? A silników Raptor w Starshipie w Super Heavy jest 29. Więc to świadczy o tym, o czym my tutaj mówimy, prawda? To, że Elon Musk bez żalu jest w stanie zużywać kolejne prototypy jak chusteczki jednorazowe, prawda? No bo mamy, to jest 20 prototyp, który teraz ma wystartować. Większość z nich zginęła w płomieniach, prawda? Rozbiła się przy próbach i bez specjalnego wpływu na majątek. To jest coś, czego nie mogłyby sobie, na co nie mogłaby się pozwolić żadna agencja. Wyobrażacie sobie Państwo NASA, które ma za sobą dziesiątki nieudanych startów, czy jedną za drugą rozbijające się pojazdy Starship, prawda? Kończące w kuli ognia, prawda? Co ciekawe, media, które nie rozumieją tego procesu, przy każdym nieudanym, ich zdaniem, nieudanej próbie, powtarzały, czy to już jest koniec Elona Muska, czy to zakończy jego marzenia, czy ta katastrofa będzie końcem historii, że tak powiem, SpaceX. W sytuacji, kiedy to był tak naprawdę poniekąd trochę zamierzony, czy przewidywany rezultat tych lotów, prawda? Spodziewano się tego, nie powiem, że to było pożądane, ale spodziewano się, że tak to się skończy. Więc to nie jest, porażka jest częścią filozofii działania prywatnego sektora kosmicznego. On jest gotów na znacznie większe ryzyko, niż sobie może pozwolić z przyczyn politycznych jakakolwiek agencja. Agencja nie może sobie pozwolić na takie nagłówki, jakie pokazują w przypadku SpaceX, pokazują gazety. No i ta filozofia, którą dzisiaj Elon Musk wyznaje, po wielu, wielu próbach i doświadczeniach, po pierwsze właśnie odrzucenie głupich przekonań. Czyli kiedy przystępujesz do jakiegokolwiek projektu, musisz się, nieważne czy budujesz rakietę kosmiczną, organizujesz konferencję czy zakładasz firmę, zawsze zastanów się nad tym, które z przekonań, które są w tobie zakotwiczone, które mają uzasadnienie, a które nie. Na przykład jednym z takich przekonań było to, że stal się nie nadaje jako materiał konstrukcyjny, bo jest za ciężka. Elon Musk zakwestionował to i zaczął budować rakiety ze stali, prawda? Cały sektor kosmiczny głęboko wierzył, że atmosfera jest czymś dobrym. I dlatego rozpaczliwie próbował budować pojazdy, które unoszą się, rakietoplany, które wykorzystują atmosferę do tego, żeby wykorzystać je do lotu wznoszącego. Elon Musk stwierdził, atmosfera jest przekleństwem, musimy ją opuścić jak najszybciej, prawda? Czyli nie próbuje, wykorzystuje ją tylko przy powrocie, natomiast nie próbuje jej wykorzystywać przy starcie, prawda? Nie robi tego, co robi Virgin Galactic, prawda? Nie zbudował rakietoplanu. Samolot nośny, od niego odczepia się drugi samolot, który leci w kosmos, prawda? Uznał, że to jest granie warta świeczki. Korzyści wynikające z tego modelu latania są mniejsze niż straty związane z tym, że taka konstrukcja jest bardziej skomplikowana, cięższa, ma mniejszy ładunek użyteczny itd., itd. Eliminacja zbędnych procesów.
Jednym na przykład z genialnych posunięć było usunięcie z systemu sterowania rakiety, tak zwanego systemu RCS. Inżynierowie Muska zauważyli, że przecież zawsze pozostaje jakaś rezydualna zawartość zbiorników rakiety, czy jakaś ilość gazów, które się znajdują w rakiecie, zawsze pozostaje i najczęściej się ją usuwa z rakiety po to, żeby nie wywoływać się potrzebnych naprężeń w zbiornikach. Więc czemu ich nie wykorzystać do sterowania statkiem? Mamy do czynienia już z jakimś zapasem gorących gazów. Po co tworzyć odrębny system manewrowania, skoro to jest dodatkowy ciężar, prawda? Więc wykorzystanie do maksymalnym stopniu tego, co już jest. I dopiero tam, gdzie nie ma innej możliwości, to dopiero tam wprowadzenia dodatkowych systemów i elementów. Tak samo nieruchome stery rakiety Super Heavy. Wszyscy się pytają dzisiaj Elona Muska, czy te takie stery, które znajdują się na tym pierwszym stopniu, czy one się składają. Elon Musk odpowiada nie. No i wszyscy są zaskoczeni. Dlaczego? No bo okazuje się, że jeżeli one są dobrze ustawione, to nie wywołują prawie żadnego oporu. Więc po co wprowadzać system, który je składa, skoro to nie ma żadnego sensu? To jest dodatkowy ciężar, dodatkowa komplikacja, czyli eliminujemy zbędne podsystemy, zbędne procesy. Upraszczanie, upraszczanie, upraszczanie. Kiedy już uprościmy wszystko, przyspieszamy wykonanie działania. Staramy się sprawdzić, jak szybko możemy coś wykonać. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że już to jest oparte na dobrych podstawach i wyeliminowaliśmy zbędne procesy, wszystko jest super proste i wiemy, jaka jest górna teoretyczna granica prędkości wykonania jakiegoś zadania, dopiero wtedy wprowadzamy automaty i automatyzację, prawda? I stąd ten pomysł wprowadzenia stali 304L, która kosztuje $3 za kilogram w porównaniu z kompozytami, które kosztują 200 dolców za kilogram, i użycie spawarek, które normalnie są używane do spawania zbiorników na wodę, a wykorzystania ich do tego, żeby wyprodukować rakietę, prawda? Krytyka. No, nie warto się temu za bardzo poświęcać. Nie chcę też Państwa zamęczać szczegółami. Powiem tylko, jak sobie wyobraża SpaceX lot na Marsa. I to jest właśnie, i powiem jeszcze o różnicach pomiędzy Elonem Muskiem i Zubrinem, bo warto o tym wspomnieć. Profil misji na Marsa według SpaceX. Rakieta Starship, która za kilka prawdopodobnie dni, bo pozwolenie na lot oni mają do 31 sierpnia, więc pewnie lot nastąpi w ciągu najbliższych kilku tygodni, o ile nie wystąpią jakieś problemy techniczne. Rakieta jest już na wyrzutni, w związku z tym nie może tam starczyć nieskończoność. Za chwilę będzie na jej szczycie zamontowany Starship, więc też nie mogę, że ta konfiguracja stać wiecznie w tym miejscu. Musi albo polecieć, albo zostać rozmontowana. Więc start tej rakiety, wyniesienie Starshipa na orbitę, rakieta Super Heavy ląduje, zostaje ponownie zatankowana, leci druga rakieta Starship, tym razem taki tankowiec. Na orbicie następuje połączenie obu statków, przetoczone zostaje paliwo ze Starshipa 1 na Starshipa 2. Takich lotów potrzebne jest całkiem sporo, mówi się, że nawet może około 10. I po zatankowaniu Starship, ten pierwszy, ten załogowy, leci w stronę Marsa, dociera na Marsa, wykorzystuje swoją osłonę termiczną do wyhamowania w atmosferze Marsa, ląduje na planecie, wykorzystuje na miejscu umieszczoną stację do produkcji paliwa z atmosfery marsjańskiej, tankuje, startuje ponownie. W przypadku przy Ziemi znowu wykorzystuje tarcie atmosferyczne do wyhamowania i na resztkach paliwa ląduje na Ziemi. Tak wygląda profil lotów z punktu widzenia Elona Muska. To, co jest istotne, Musk postawił na to, żeby wykorzystane były tylko dwa elementy: rakietę Super Heavy, czyli pierwszy stopień, i Starship. Nie ma tu żadnych innych elementów, nie ma żadnych. Są różne wersje rakiety Starship, bo może być Starship, która ma jako ładunek tutaj taki kosmiczny zbiornikowiec, ale zasadniczo nie buduje różnych typów rakiet, ani nie buduje różnych typów pojazdów, buduje tylko dwa. To ma ułatwić masową produkcję, prawda? I to jest ta różnica pomiędzy Elonem Muskiem i Zubrinem. Obaj chcą dotrzeć na Marsa. I Zubrin, i Musk. I Elon Musk,
i Zubrin chcą pozyskiwać paliwo z atmosfery marsjańskiej. Różnica polega na tym, jak mają żyć ludzie na Marsie. Robert Zubrin jest zwolennikiem tego, że ludzi należy zrzucać na Marsa z minimalnym wyposażeniem i to mają być tacy pionierzy. Trzeba znaleźć po prostu ludzi, którzy są gotowi żyć, tacy traperzy, prawda? Ludzie, którzy będą żyli w skrajnie niekorzystnych warunkach, ale będą żyli, mieli poczucie wolności, niezależności. To są te republikańskie poglądy Zubryna, prawda? To są ci właśnie tacy twardziele, ludzie z pogranicza, którzy własnymi rękami wykuwają swój los, tu sobie wykopią jakąś dziurę, wyprodukują sobie kawałek folii, przysypią to wszystko regolitem i w tej dziurze będą sobie żyli, produkując wodę z miejscowych źródeł i jakoś tam próbując zagospodarować się na miejscu. Musk raczej jest zwolennikiem tezy, że raczej trzeba stworzyć wygodną infrastrukturę, dlatego wierzy w budowę miast, które zapewnią minimum komfortu. Oczywiście to nie będzie jakiś luksusowy resort, ale jednak jakaś infrastruktura powinna być, więc wierzy w to, że powinno trzeba przewieźć tam wystarczająco dużo towarów i stąd ta masowa produkcja, stąd ta masowa, masowy transport ładunków na Marsa i dlatego stąd ta masowa produkcja rakiet Starship, które mają powstawać jak parówki. Chodzi o to, żeby mieć ich od kilkuset do 1000, prawda, rakiet, żeby można było dostatecznie dużo i szybko dostarczyć na inną planetę. Czyli pionierzy w przypadku Zubrina, koloniści w przypadku Elona Muska. Zubrin jest zwolennikiem lekkich ładunków, tylko minimum łopata i kompas. Minimalna instalacja do tworzenia, do produkcji tlenu z atmosfery. Idziesz w teren, żegnam. Ciężkie ładunki w przypadku Elona Muska. Obaj się zgadzają, że odzyskiwalne rakiety są elementem obniżania kosztów. Tyle tylko, że Zubrin wierzy w to, że powinny być to rakiety wyspecjalizowane do konkretnych zadań, czyli konkretne rakiety, inne rakiety do lotów atmosferycznych, inne pojazdy głębokiego kosmosu, czyli że powinny powstać takie międzyplanetarne wahadłowce, najlepiej o napędzie atomowym. Natomiast w przypadku Elona Muska jedna rakieta raczej wielozadaniowa. I to tę filozofię zresztą widać, bo kiedy Elon zaproponował wykorzystanie Starshipa jako lądownika księżycowego, to jest właśnie dokładnie to, prawda? Starship ma być takim jak szwajcarski scyzorek, ma służyć do wszystkiego, prawda? Ale dzięki temu mamy efekt skali. Możemy produkować dużo takich rakiet i tanio. No i podsumowując na zakończenie, Czyli przypomnę, jak to wyglądało Elon rok temu, płonie. 5 sierpnia 2020 roku. Taki był stan naszych możliwości i umiejętności. To potrafiliśmy zrobić. Rakieta, czy pojazd SN5, tak się nazywał, czyli piąty prototyp Starshipa, wykonał taki malutki skoczek, prawda? Jeden silnik Raptor zainstalowany pod spodem i wylądował. I tyle. Tak to wyglądało. Nic specjalnie ciekawego do obejrzenia. A tak to wyglądało 13 maja 2021 roku. Czyli 9 miesięcy zajęło przejście od tamtego przedsięwzięcia do czegoś takiego. 12 kilometrów pułapu, 3 silniki Raptor, pełna konfiguracja rakiety, wykonanie zwrotu w atmosferze, przejście do poziomu lotu poziomego. Sterowanie atmosferyczne za pomocą klap i powierzchni sterujących, testowanie, że tak powiem, tego poziomego lotu i hamowania atmosferycznego, przejście do lotu odwróconego, pionowego, lądowanie z użyciem dwóch silników Raptor, szczęśliwie udane. A przypominam, teraz mamy sierpień, czy dokładnie 12 miesięcy później mamy już pełną konfigurację, czyli rakietę Super Heavy, Starship z pełną konfiguracją, już tutaj widać płytek osłony termicznej zabudowany na Starshipie. No i pierwsza próba lotu orbitalnego tak naprawdę. No i tak to wygląda w przypadku Elona Muska.
I na tym dzisiaj bym zapewne zakończył.